Oblicz pierwszy i dziesiąty wyraz z ciągu arytmetycznego oraz sumę 10 początkowych wyrazów tego ciągu, jeżeli piąty wyraz wynosi minus 4, a dziewiąty wynosi 28. Zapiszmy najpierw nasze warunki. Wiemy, że piąty wyraz ma wynosić minus 4, a wyraz dziewiąty ma wynosić 28. W zadaniu będą nam potrzebne wzory na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego oraz wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, więc zapiszmy te wzory. An to jest a1 plus n minus 1 razy r, natomiast sn to jest a1 plus an przez 2 razy n. Gdzie r to jest oczywiście różnica ciągu arytmetycznego, a1 to jest pierwszy wyraz, n to jest liczba tych wyrazów, a n jest to ostatni wyraz tego ciągu. Proponuję, aby najpierw policzyć różnicę tego ciągu. Znamy wyraz piąty i znamy wyraz dziewiąty, więc zastanówmy się, ile musimy r-ów dodać do piątego wyrazu, aby dostać wyraz dziewiąty. Odejmujemy współczynniki 9 minus 5 to jest 4, czyli musimy dodać 4 r. Podstawmy nasze dane. Pod a5 wstawiamy minus 4, pod a9 wstawimy 28 i dostajemy równanie z jedną niewiadomą r. Czyli 4 r zostawimy po lewej stronie, a minus 4 przeniesiemy na prawą stronę równania, czyli będzie plus 4, czyli 4 r daje nam 32. Podzielmy obustronnie przez 4, czyli r to jest 8. Znając r, możemy wykorzystać jeden z warunków i wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego, żeby policzyć wyraz pierwszy. Czyli zastosujmy to. Ja wybiorę wyraz piąty, czyli a5 to jest a1 plus, teraz uwaga, nasze n to jest to, co jest w prawym dolnym rogu, czyli indeks dolny. Czyli nasze n wynosi 5, czyli we wzorze będzie 5 minus 1. Ja może zapiszę to jeszcze, 5 minus 1 razy nasze r. Teraz możemy podstawiać już nasze dane. Pod a5 wstawiamy minus 4, a1 chcemy policzyć, z nawiasu mamy 4 i nasze r wynosiło 8. Może obliczmy to jeszcze, czyli mamy minus 4, to jest a1 plus 32. Chcemy, aby po prawej stronie zostało tylko a1, czyli przeniesiemy 32 na lewą stronę równania. Czyli a1 wynosi minus 36. Teraz znając już wyraz pierwszy i różnicę ciągu, możemy policzyć wyraz dziesiąty. Znowu korzystamy ze wzoru na an. Czyli nasze an to teraz jest a10, czyli pod n wstawiamy dziesiątkę. Może przepiszę jeszcze, czyli będziemy mieli a1 plus, za n wstawiamy teraz 10, minus 1 i razy r. Podstawmy nasze dane, czyli a10, pod a1 wstawiamy minus 36, z nawiasu mamy 9 i pod r wstawiamy 8. Czyli mamy minus 36 plus 72, to nam daje 36. I w ostatniej części zadania mamy policzyć sumę początkowych 10 wyrazów tego ciągu, czyli mamy czwartą część, to będzie S10. Wykorzystujemy ten wzór, czyli pod n wstawiamy teraz dziesiątkę, więc mamy A1 plus A10 przez 2 razy n, nasze n to jest 10. Podstawmy nasze dane, pierwszy wyraz wynosił minus 36, dziesiąty wyraz wynosił 36, dzielimy na 2 i mnożymy przez 10. W liczniku mamy 0, 0 na 2 razy 10 oczywiście daje 0. Czyli suma 10 początkowych wyrazów tego ciągu wynosi 0.